A kto to tu przyszedł? Lebaczek. Siemane makwaneczko. Siemano, co to jest za zebranie? Zdejmij, Dejwo, zdejmij to wszystko. Co się stało? Dejwo. Co to jest? Ale patrz. To ścik, połóż się, weź na niego. Nie, nie, co będzie robione? Jeszcze jeden tościk by się przydał, nie? A, ja wiem, wczoraj robiliśmy taki śmieszny żart, no. Co? Pokażę ci. Portal się pojawił do świata Yetiego znowu, nie wiem czy on nas troluje. Tam, stąd to widać, pod Dave'em jest. Nie, no znowu? Zapraszam do McDonalda. Czekaj, bo to muszę mieć dobre miejsce. Dobra, to... będzie tu. Tylko czekaj, no. Dobry żart. Nie, bo tu jest ten shulker box. Czekaj, chodźcie tu za dołek. Już się nie mogę żartu doczekać, naprawdę. Kurde, no musiałbym być pomiędzy tym. Aha, że kanapka z kurczakiem, ta? McChicken! Mega żart. No co? My się ubawiliśmy. Super. A długo nad nim myśleliście? Jest forma, ale czekaj, dlaczego ty jesteś kurczakiem w ogóle? Słuchaj, to jest bardzo długa historia, wpadłem do Gara. Ten, jak Obelix, ta? No tak. Panowie! I tak jak taka pszczoła. Panowie, gagatki, nie ma czasu, bierzcie dobre kroki, lecimy! Ale co chcecie tu robić? Trzeba pomóc dziedlakowi. Ale co mu się stało? Skąd? Wow. Nie ma go, porwali go. No ja tam nie idę. Ja też nie idę, co wy... Nie no, ale... Ja nie idę nigdzie. Dobra. No czemu? Ale po co my tam mamy iść? Co tam się dzieje? Ja nic nie wiem. Złe stworzenia. Yeti? Yeti, złe stworzenia, które chcą go... To co ja mam sam iść tam z hejterem, no błagam was. No, może ja zostanę i popilnuję Palionowa. To nie są mężczyźni. Ja z Dave'em popilnujemy Palionowa. Dobra, nie, to jedna osoba. Ja obiecuję, że jak ja wrócę do formy, to tam pójdę. A ja obiecuję, że no nie wiem kiedy, no. A to nie jest moja, ale to już hejter miał mi pomóc wrócić. Nie, ale czekajcie. No bo co, bo... Nie, no ja już mam... Bambik, nawet ty. Ale nie, bo ja już mam dosyć tego, my co chwilę jest jakiś portal, co chwilę gdzieś trzeba iść. Dobra, to zróbmy tak, to Toss pilnuje, a McChickena widzimy jutro w portalu. No tak. Ale ja nie wiem czy jutro, skąd ja mam wiedzieć, że jutro, ja nie wiem kiedy ja się zamienię. 3 dni max. Dobra, ja będę pilnował Palionowa, jak co. Czym ci się? Ale wy naprawdę, nie wiesz, że ja... No ale stary, ja... Ale ty sam tam idziesz, a po co tam idziesz? Słuchaj, a co jeżeli byśmy tam weszli, się okaże, że to jest pułapka i będziemy wszyscy uwięzieni. Może zostaniemy, jak nie wrócicie za 3 dni, to wtedy no będziemy właśnie się martwić, nie? To jest załatwe. Nie mogę słuchać. Że co? Że co? Że dopiero wtedy będziesz się martwić, tak? No tak, no teraz nie będę przecież wchodził do paszczy lwa razem z tobą, nie? A wy jesteście w połączeniu razem McChicken. No, i dlatego nie można nas rozdzielać. Jest pewien złoczyńca, pod nami tutaj mieszka i trzeba go pilnować. Bzyku? To Tościk pilnuje Dave'o, zamień się z tego chickena. Cześć, patrz. Impostor wyeliminowany. No to trzymajcie się. Trzymajcie się, do zobaczenia, panowie. Cześć panowie. Elo. Dobra, Dawidzie, poszli. Witamy to Filipie. Nasza wioska. Tak, nasza wioska. Ale słuchaj, stary, wiesz co mi się urodził, jaki pomysł w głowie? Taki malutki pomysł, który uważam, że jest genialny. Słuchaj, no patrz, no ogólnie jak popatrzymy sobie na ten krajobraz przepiękny, no to czego tu brakuje? Uproszczę ci tą odpowiedź. Brakuje tutaj Paliona, który po prostu jest, prawda, jedyną osobą, która mogłaby powstrzymać nas, mniej ciebie, prawda? McChicken. To jest nowa nasza, w ogóle nazwa firmy, ty, McChicken. Ale ja tym kurczakiem nie będę całe życie. No ja wiem, no może masz rację. No dobra, ale w każdym razie, McFrog. Dobra, nieważne, będziemy myśleć później nad nazwą firmy, ale a propos tego, możemy w tym momencie rozwinąć nasz tajny biznes i osoba, która by mogła nas powstrzymać, czyli burmistrz, nie ma go. I niech on tam jest jak najdłużej, my ogarniemy teraz tutaj cały biznesik, stary. Ja czuję, że to po prostu będzie śmigało jak nie wiem co. Chodź, ja ci pokażę w ogóle, jak wygląda sytuacja z tego, co na dany moment mamy, bo już troszkę popracowałem i dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać przez to, że też miałem wyjazd i tak dalej, ale już jest tutaj, nie wiem, czy ty byłeś tutaj na dole, zobaczcie, jak wygląda sytuacja. Nie, w ogóle. Dobra. W ogóle. No to możemy tutaj wejść, prawda, i ci pokażę. Schodzimy na dół, nie? I teraz tak. Tu nic się za bardzo nie zmieniło, ale patrz, znikło TNT. Czyli jest gdzieś, czekaj, muszę znaleźć. No, jeszcze nie jest tak ukryte, ale tu właśnie zrobiłem i tu jest przeniesione całe TNT. Jest go o wiele więcej, ale słuchaj, to nie jest wszystko. Ponieważ było TNT również, które schowałem do banku, ponieważ kazał mi Palion. I ogólnie... Co? Przyłapałem hejtera na tym, jak on wykradał to TNT. Przyłapałem go na tym, nie? I teraz ja właśnie jakby nie wiem, czy on będzie chciał ze mną rozmawiać o tym, czy nie będzie chciał ze mną o tym rozmawiać. W każdym razie poszedłem razem z Palionem i on chyba liczy na to, że ja tego nikomu nie powiem. I git, spoko, niech on sobie po prostu żyje tą świadomością, ale on ukradł TNT. Nie było go tam dużo.
Więc ja myślę, że nie powinniśmy się tym przejmować i po prostu przemilczeć taką ciszę totalną, wiesz, że okay, dobra, olewamy okay. To TNT, hater se zabrał, jak co to ja to widziałem i w przyszłości, jeżeli by to wypłynęło, to powiemy, że hater to zabrał i on będzie winny wszystkiemu. A dobra. Nikt nie ma pewności, nikt nie wie o tym, że my tutaj mamy takie rzeczy pochowane. I czy ja ci pokazywałem tunele, które zrobiłem podziemne? Myślę, chyba nie. Chyba nie, no to, się zaczynają. Kurczę, no to chodź, no to chodź. Kurde, to jest dużo do oglądania, no, czekaj, będzie jest, się tak? To jest, no właśnie, kurczę, nie wiem. O, tak się. Musisz idealnie wymierzyć. Tak, udało mi się. Dobra, no to w na wyjście w awaryjnym, tak? Tak, wyjście awaryjne, wchodzisz tu i teraz tak, na prawo. Tu w ogóle nie jest to zrobione w środku, ale nie miałem na to czasu już, po prostu no dobra, za dużo rzeczy na głowie, nie? Ale tunel jest, tunel jest, tunel działa, to jest najważniejsze. Czekaj, ja strzelam, że on jest do mnie. No, to źle strzeliłeś. Ponieważ tutaj jest przycisk, nie? Tak zrobiony, tak łopatologiczny, że tak to ujmę. Czekaj, kliknę go jeszcze raz. Pyk, dobra. Patrz, wychodzimy. Aha! Jest jedno z wyjść ewakuacyjnych, prawda? Myk, myk, myk. Tutaj tak, tak fajnie. A da się wrócić? No jasne, że tak, tu jest przycisk. Patrz, trafię. Trafię za pierwszym razem, prawie tam zginę. Ale dobra, schodzimy tu i teraz drugie przejście jest do innego miejsca, które jest bardzo ważne. I to chcę z tobą uzgodnić, ponieważ teraz tak, jest to moje drzewo. Już ci zaspoileruję, że to jest przejście do tego drzewa. Chciałbym, żeby to drzewo stało się miejscem taką jakby... taką siedzibą, do której będą mieli wstęp tylko ludzie z kartą. I chciałbym, żebyśmy stworzyli właśnie taką kartę, która będzie nam umożliwiała po prostu jakby wchodzenie do tego miejsca i tylko i wyłącznie z tą kartą będzie można tu wchodzić, że nikt inny nie będzie miał wstępu. Co tu robi kurczę tyle dirta? Czemu wszędzie mi się respią te endermany? Ja powiem więcej, tutaj nic nie widzę, nie? No masz ciemno, dobra, no to uwaga, klikam to i teraz zapraszam tu. No i tu mamy elegancko przejście. Jesteśmy tutaj, prawda, w tym całym drzewie. I chciałbym tutaj zrobić, zamurowałem już to, żeby nikt tu nie wszedł. Ale chciałbym tu zrobić jakiś taki mechanizm, żeby można było tu przechodzić za pomocą właśnie karty. I chciałbym, żebyśmy tą kartę stworzyli, tylko trzeba w ogóle wymyśleć, jak ta karta się ma nazywać. Koncept, jak w ogóle się... grafikę. Tak, koncept tej karty i w ogóle koncept trzeba wymyślić całej naszej jakby organizacji, która tutaj działa. No bo ja nie wiem, czy to jak to nazwać, czy to nazwać firmą, nielegalną, prawda, organizacją przestępczą, czy jak. Kurde, właśnie myślę też, no, żeby to, wiesz, nie możemy tego nazwać, tak. Wiesz, nielegalnym niczym, bo się skapnął, nie? No, i tu by trzeba było postawić jakiegoś ziomka, który by napiął mięśnie i by tak stał i mówił, nie przejdziesz. No, ty, może, tego tak, kogo, właśnie kogo, ogrodziarza tu ogarnąć. To jest Spalionowa, godny zaufania. No właśnie nie, to właśnie powinna być osoba, która będzie pilnować, sama nie będzie wiedziała, czego pilnuje. Wiesz, on po prostu ma płacone? I jak ktoś przyjdzie i się spyta, co jest w środku, on powie, że on nie ma pojęcia, ale ma zakaz wpuszczania tam ludzi. Okay. I wiesz, i ten ktoś nie ma pojęcia o tym, że co się kryje w środku i nie wie, do czego to służy. Po prostu jest jakby mądre. Ochroniarz taki ten, no bo po co mu, wiesz, mówić taki rzeczy, no tak, takie eleganckie wyjście. Ładne, w ogóle no. Wędkę można zarzucić, trzeba tu coś zrobić. No nieważne, w każdym razie tak to tutaj przekminiłem, prawda, tylko jedyne co, to ja wiesz, ja ogólnie zaczynałem biznes z Dave'em, a ja tu widzę, że jakiegoś kurczaka mamy, nie? Ale spokojnie, spokojnie! Ty, a mam pytanie, czekaj, muszę zadać to pytanie. Zniosłeś chociaż jedno jajko już? Nie. Nie no, ale to tak samo jak oni mnie trolują, kurde, że mi tak robią. I oni myślą, że ja za tym będę szedł. No ja nie jestem debilem, ja mi nie odjęło inteligencji, tylko mi zmieniło wygląd, no. Że kontaktuję. Mega dobry żart, szczerze, bardzo, bardzo, bardzo się uśmiałem. No dobra, no to co, no to mamy, prawda, ogarnięte to. Ja myślę, że teraz tak, bardzo ważne jest to, że gadaliśmy też jakiś czas temu o tym, żeby zbudować tą wieżę. Ja nie wiem, co w końcu z tą wieżą, ale trzeba ją w końcu zrobić. Wieżowcem, tak, tylko musimy mieć to najwyższe piętro, no. Tylko tu trzeba zrobić taką akcję, o czym też myślałem i o czym też już zresztą gadaliśmy, że najlepiej jakby ktoś inny miał również wpływ na to, że powstanie ten wieżowiec, tak żeby nie było, że on powstał dlatego, że my chcieliśmy, tylko dlatego, że wszyscy chcieli. To trzeba tak rozegrać, więc trzeba jakby zmusić trochę Paliona do tego, żeby on zaczął budować ten wieżowiec, a my wtedy przejmiemy najwyższe piętro i zrobimy sobie tam, prawda, wszystko, co chcieliśmy zrobić, nie? Wydaje mi się, że to jest idealny pomysł. Jest, kurde, genialne. Musimy to tak ogarnąć, tak, no. I przejście szczerze, też na dole tunele rozwiniemy. Myślę nad tym, czy nie zamurować tego przejścia do tego. Bo trochę boję się, że to jest za bardzo, wiesz. I którędy byśmy wchodzili? Tylko tamtymi... Wtedy wchodzimy przez drzewo, nie? Bo tam będzie ochroniarz pilnował. A innego wejścia tak naprawdę by nie było, nie? Takiego, żeby można było tam swobodnie wejść. Aczkolwiek zrobiłbym jeszcze jakieś takie awaryjne wejście, jedno. No i przede wszystkim też dobrze by było zrobić tak, że... czy inaczej, to właśnie niedobrze by było zrobić właśnie, że tak nie robić, żeby ten całe to podziemne miejsce, ta cała baza nie była połączona w żaden sposób ani z moim, ani z twoim domkiem, ponieważ jeżeli ktoś by to odkrył, to on by bardzo prosto dotrzedł do tego, czyje to było. No tak, czyje to jest. Tak, a w momencie, kiedy nie będzie połączenia z naszymi domkami, to my powiemy, że nie wiemy, co to jest, wiesz. No tylko jest połączenie z twoim drzewem, nie? Które jest w sumie wiadomo, że jest twoje. To prawda, aczkolwiek mogę powiedzieć, że ktoś mi się włamywał. Okej. I że to ktoś zrobił, żeby mnie wrobić. Nie? Kurde, no ładne takie drzewko, no. No drzewo gangu jest mocne, nie?
Kurde, to ktoś tam jak... Aha, nie, ty to postawiłeś też to drzewo. Gdzie? Dobra. A to, no, tutaj. Bo ja chciałem zrobić takie połączenie, taką jakby taki mostik do tego drzewa jeszcze. A tam gadałem nawet z tobą przecież jakiś czas temu, żebyś tam postawił ty drzewo i żeby jeszcze... No właśnie, myślę, tam... żeby jeszcze tam było drzewo kolejne i żeby dwa wejścia było dwóch drzew. O właśnie, tak! No i wtedy będzie jedno drzewo, drugie drzewo. Będziesz miał swoje, a będziemy miał swoje wejście i będziemy się gdzieś spikać w połowie, nie? No i to jest prawda, no i jak tu, prawda, nie mówić o potężnych umysłach szefów. No, to stare ja jutro albo pojutrze buduję drzewko, machamy to drzewko, mamy przejście, a nie, bo ja muszę do nich tam iść. Kurde, właśnie no, musimy się zmienić najpierw. Bo ja im, no tak, muszę się najpierw zmienić, no, ja im powiedziałem, kurde, Palianowi powiedziałem, że pójdę jak się zmienię od razu. A masz jakiś pomysł, no, jak się zmienić w ogóle? Ale to jeden dzień nie zaszkodzi. Nie, hejter ma mnie pomóc, nie wiem, co ale mówić. Ale on też poszedł. No ale on może wracać, wiesz? Wraca w Łodzi. A, dobra, bo mnie nie było przy tej rozmowie właśnie, ja nie wiedziałem. Ja w ogóle teraz się dowiedziałem o tym, że coś takiego jest, nie? Ciekawa sytuacja. No dobra, słuchaj, no to w takim razie ja lecę się zająć kolejnymi rzeczami związanymi z biznesem. Życzę ci szybkiego powrotu do tego, żebyś wyglądał jak żaba, a nie jak No to ja nie mam wpływu, ale ja idę planować to drzewo, bo to idź, drzewo idź, zaplanuj się, drzewo, tak, bo ono mocne. Będzie mocne, tam jest idealne miejsce na to drzewo. No. Dobra, dobra, no to planować. Trzym się, elo. Do zobaczenia, Filipie, yo.